Dzień dobry, piątek. Już trochę wieczór. Dzisiaj będę robiła sobie półkę tutaj. To miejsce, bo no strasznie jest. No, muszę po prostu. Czuję, że musi tu stać moja półeczka ładna loft. Taką sobie robię ze zwykłej dechy. Słuchajcie, znalazłam na podwórku. Zaraz będę cięła. Już sobie tutaj wstępnie pomierzyłam, nie? I idę to oczyszczę. Już mam, pomalowałam sobie. Nie wiem, jak to się nazywa, takie kątowniki, co się przyczepia do tego. Na czarno i one będą na zewnątrz, nie do wewnątrz, więc będą tak jakby ozdobne. Tak jakby. No, także idę to czyszczę. Tnę, czyszczę. Gdzie jest ta mała taka krajzaga? Ale ona chyba nie przetnie, bo to taka do paneli. Do tego nie przetnie, będę musiała ręcznie. Ale to szybko pójdzie, bo ta moja piłka ręczna to jest bardzo dobra. No i dzisiaj jeszcze będę robiła na zimno syrop z mniszka. Na zimno, bo chcę zachować jak najwięcej tych jego wartości. A wiadomo, jak pasteryzujemy, to no to te wartości wszystkie nam uciekają, więc dzisiaj na zimno, nie wiem, czy nalewkę może zrobię, ale jeszcze jutro będę robiła na ciepło taki syropek, wiecie, z cukrem taki syropek, o, że można sobie do wody dolać i po prostu go wypić z wodą, a ten to będzie taki typowy syrop. No, także idę to czyszczę, najpierw przetnę, później poczyszczę. Znaczy jeszcze trochę tutaj poczyszczę. To ma nie być takie idealne, wiecie, ja chcę to tak zrobić, żeby to było takie na wpół surowe, na wpół takie, widać, żeby to było nieobrabiane. Na takiej półce mi zależy, takiej, wiecie, surowej prawie, nie? Tylko po prostu ją zabezpieczę lakierem zaraz, a do tego mam takie, jak to się fachowo nazywa, to nie powiem, bo nie wiem. I tak będzie przyczepione. Albo z drugiej strony, albo z tej, no nie wiem, jeszcze zobaczymy, jak ja to nałożę, zależy tam, ile będzie miejsca. I tak to będzie wyglądało. Typowa taka surowa półeczka. To słuchajcie, bo 7 zł kosztowało jedno, ale że ja mam spray czarny. Czarne kosztowało 7 coś. No i kupiłam zwykłe srebrne i za niecałe 4 zł. I po prostu pomalowałam i tyle, nie? Zedrzeć to się za bardzo nie zedrze, bo to nie będzie pracowało, nie wiadomo jak. No, także tutaj jeszcze poczyszczę i lakierem pociągnę. Lakier szybko schnący, w godzinę będzie wyschnięte. Śrubki mam. I elegancko, elegancka półka taka, taką właśnie chciałam. Taka półka to, jak ja widziałam w tych, jest taka strona, zapomniałam, jak się nazywa,
Meble, stare meble. Boże. Meble z starych desek. No to tak mniej więcej to wygląda i taka półeczka to ze 140 zł kosztuje, więc ja podziękuję. Zrobię sobie sama. Za, no nie wiem, tak zliczyć to wszystko, to no 10 zł będzie, nie? Bo to po prostu drewno to znalazłam na kupie drewna. I tyle. Jestem kusa. One jeszcze siedzą na dworze. Już zaraz się będą dobijać. Chciałam wam pokazać, co one znowu dzisiaj odwaliły. To jest... Ja już nie mam sił. Nie mam. Zaraz już będą walić w drzwi. No i tak. Tutaj jest rama okienna. Ona ledwo już siedzi. Ledwo co. To było na piankę. Słuchajcie. Szyba oczywiście była. Była szyba. Okej. Okay. Wybiły szybę. Bardzo szybko wybiły tą szybę. No i co zrobiłam? No, powiesiłam tą taką grubą folię na dwa razy. Żeby, wiecie... O, jak to ładnie wygląda. No, żeby im tutaj nie wiało, bo koza może mieć zimno, ale nie może mieć przeciągów. Ale one sobie same air conditioner robią, proszę bardzo. Coraz większe już chyba sobie okno kolejne robią. No, jak skończę w ogródku, to zajmę się tutaj tym. Czyli nie wiem kiedy. Tam z drugiej strony jeszcze. Ja tak zaczynam i nie kończę, ale tak o... No Boże. Okoliłam tą gruszkę, żeby jej nie zjadły, ale umarła ta gruszka. W ogóle nie ma liści, nic. Czego? Folię znowu zdarłyście, tak? Jeszcze siatkę. No i tą folię przyczepiłam. Wracając do tematu, przyczepiłam folię, żeby mi nie wiało. Patrzę, folii nie ma. Była tutaj w środku, więc przyczepiłam taką siatkę. Metalową siatkę, prawda? No to była, całą zimę była ta siatka. No ale widzę, że dzisiaj... I folia. Folie ostatnio zerwały. Leży tutaj nadal. Nawet mi się nie chce jej sprzątać, naprawdę. Ech. A dzisiaj patrzę, no i już nie mają co zrywać, no to trzeba siatkę zerwać, prawda? Siatkę. Siatkę zerwały, o. Proszę, chyba rogiem. Nie wiem. Ona też na dwa razy była. No krew mnie jasno zalewa z nimi. Naprawdę. Sąsiad pakowała. Naprawdę, ja już nie mam siły. Tu pianką było zrobione. Piankę wyżarły. O losie. Dobra, kończę. Nic, muszę tak trochę posiedzieć z tym, no bo nie jestem w stanie wszystkiego na raz robić. Air conditioner, proszę. O. Jeszcze kury moje im tu zaczną włazić, bo tam z drugiej strony jest kur wybieg. Dobra. Kończę, trzymajcie się. Jeszcze tą półkę pokażę może później. No, także do następnego. I wszystkiego dobrego. Zapomniałam powiedzieć, bo nie wiem, wcześniej to mówiłam kiedyś, ale tutaj one miały, zważywszy na to, że ja się bardzo martwię o zwierzątka, wiecie. No, to miały tak. Płytę załatwiliśmy. Taka gruba, dosyć gruba była. Pomiędzy tym jeszcze widać. Styropian był i na ten styropian była. Wszędzie tutaj, nie? Od góry do dołu. Bo to takie w środku stodoły zrobiona koziarnia. No. Także pomiędzy tym był styropian i folia jeszcze od tej strony. Folie zjadły, styropian zjadły, praktycznie z każdej ściany zjadły. Tutaj idą do stodoły, się chcą dostać. Tutaj kupiłam taką grubą plandekę. Zaraz
Ale na tych kantóweczkach była ułożona właśnie ta folia taka membranowa. I na tą folię był styropian i dopiero była ta plandeka. Jak widać, zjadły wszystko. Nie zaszkodziło im zupełnie, zupełnie. Dobrze, że kozy nie absorbują zanieczyszczeń i toksyn z pokarmu do mleka. Także to tyle dobre. No, także to wszystko zjadły. Wszystko. Po prostu od początku do końca. Ciężki temat z nimi jest naprawdę ciężki. Ja nie wiem, czy tak wszystkie kozy mają, jeżeli ktoś mnie ogląda i ma kozy. One mają wszystko. Kostkę, zielone jak widzieliście, jakie są te leniwe, że nawet nie chce im się. Zaraz powiedziałam, idę. Zaraz was wpuszczam. Owiec, na noc zostają owiec rano. Czasami owiec, czasami wysłodki, melasowane, żeby miały fajniej, nie? Smakowiej. Zgrzebło zamówione. Paweł jest. Dzięki za link. No? No i co? Zanudzą was pewnie. No i po prostu mają wszystko. Tutaj o, mają, wiecie. Ty zawsze im co gdzieś utnę, to im rzucam. Sosnę mają, bo jest cały czas wszystko wycinane. Wszystko mają, po prostu wszystko. Tak? Marcheweczki, jabłuszka, takie z rynku kupuję. No nie, po prostu. O, tak to wygląda. Dewastatorki, pierwsza klasa. Przynajmniej moje. Słucham, kochanie. Co byś chciał? Mleczka? Czekasz na mleczka trochę? Tak? Tak? Niuniuś? Och, moje złota dziurka, kochana. Yes, już je muszę wpuścić. Muszę naciąć trochę zielonego. A kto tam się chowa? Agadateusz. Bo ma padać, to natnę zielonego jeszcze dzisiaj. Lakier. Widaron akrylowy, czyli wodno-rozpuszczalny i jest w ogóle nie czuć go. Nietoksyczny dla dzieci się nadaje. A sobie wziąłem pędzel. Ach, to tak. Trochę ciut przydłużę. No i luję to zaraz wysycha w godzinę. Można dwie warstwy, jak wyschnie. Ale ja położę jedno. On na razie jest taki biały, nie? Ale on się zaraz robi przezroczysty, bo taki na razie jest mleczny. Ojej, aż to sobie pomyślałam, jak. No nic, jakoś sobie poradzę. No i słuchajcie, takie półeczki. Jeszcze sobie taką jedną zrobię. Jedną mam zrobioną z parapetów. Sosnowe one chyba. I kiedyś ją pobieliłam, bo kiedyś wszystko bieliłam, a teraz wszystko naturalne. Się staram. Więc muszę ją z tego bielenia. Bieliłam zwykłą akrylową. Z tego bielenia muszę po prostu wyczyścić i czyli jeszcze trzy półki będę miała. Razem z tą. Zobaczymy jeszcze, może coś innego wymyślę. Ale tak, no. O takiej półeczce sobie marzyłam. I ją będę miała w końcu. Z tamtej spodu już jest pomalowane, więc tylko ta została strona. I słuchajcie, godzina i to jest suche. Także polecam. Dobry jest ten lakier. Tylko trzeba cienką warstwę, bo to się lubi zbija, ściekać lubi. Nie? Mimo, że nie jest zalejący, ale trzeba uważać trochę.